Witamy w strefie wolnego słowa. Dzień dobry Państwu, to jest podcast berlińskie Espresso. Witają Państwa Olga Doleśniak-Harczuk i Antoni Opoliński. Jest połowa września, a my w naszym polsko-niemieckim podcaście będziemy mówić o różnych rzeczach. O nowym ambasadorze, który wreszcie złożył listy uwierzytelniające, o problemach niemieckich elit z przeszłością i o tym, czy powinniśmy się tym przejmować, o tym, jak różne problemy związane z poprawnością polityczną utrudniają działalność Bundeswehrze, oczywiście o nieustającej niemieckiej europejskiej walce o klimat oraz o pewnych osobliwościach niemieckiego państwa socjalnego. A na zakończenie coś o książkach. To cóż, zaczynamy od ambasadora. Pan Arndt Freytag von Loringhoven, nowy niemiecki ambasador, złożył listy uwierzytelniające u prezydenta Rzeczypospolitej. Rozpoczął swoją misję od wypowiedzi, którą nagrał rzecz jasna w mediach społecznościowych, gdzie powiedział, że mu jest miło. Nawet widać, że tutaj nauczył się paru zdań po polsku. Bardzo wiele nas łączy. Przyznał, że coś tam nas dzieli, ale akurat nie wymienił tego, co nas dzieli o kwestii Nord Streamu. Nie było mowy o walce o klimat, która powinna nas łączyć. Oczywiście była mowa. No więc misja pana ambasadora się zaczęła. Wydawało się, że już się nie zacznie. Były z tym pewne problemy. Już nie będziemy wracać do tego z punktu widzenia polskiej polityki, dlaczego pan ambasador musiał tak długo czekać, żeby panem ambasadorem został, ale przypomnijmy sobie pewne tutaj punkty, które wydawały się przynajmniej niektórym komentatorom kontrowersyjne i były dwa. Jeden opierający się na chyba pewnym nieporozumieniu, a drugi, który jest nie tyle problemem, co po prostu pewną specyfiką niemieckich elit. Więc ja zacznę od tego drugiego. Mianowicie pojawiły się głosy mówiące o tym, że pan ambasador oczywiście jest bardzo wykwalifikowanym dyplomatą, ale że jego pochodzenie nie do końca tutaj jest czymś, co powinno nas cieszyć. Mianowicie ojciec pana ambasadora był, no tak jak większość Niemców, w swoim pokoleniu uczestniczył w II wojnie światowej, ale uczestniczył też w sposób taki dosyć ciekawy, mianowicie w pewnym momencie służył bardzo blisko Adolfa Hitlera. Ciekawe są zresztą te różne życiorysy podawane ojca pana ambasadora, który nazywał się Bernd Freytag von Loringhoven. Zakończył życie jako emerytowany generał Bundeswehry, człowiek powszechnie szanowany. Po wojnie nie został uznany w żaden sposób za zbrodniarza wojennego, natomiast był często powoływany później jako taki świadek historii, nawet był konsultantem słynnego filmu Upadek i mówiło się, jak umierał, że jest jednym z ostatnich ludzi, którzy wiedzieli, co się działo w bunkrze Adolfa Hitlera. Ale ciekawe są te informacje, które są o nim podawane, mianowicie jak się patrzy w takie miejsce, które może nie jest najbardziej wiarygodne, ale które dla większości ludzi w tej chwili jest pierwszym źródłem informacji, mianowicie do Wikipedii, to zarówno, przynajmniej jak niedawno patrzyłem, zarówno w polskiej Wikipedii, jak i w niemieckiej Wikipedii jest tak dziwnie powiedziane, że on zaczął II wojnę światową, to zaczął od Stalingradu. Trzeba dopiero zajrzeć do francuskiej wersji, gdzie jest powiedziane, że nie zaczął od Stalingradu oczywiście, ponieważ już w 1939 roku otrzymał Krzyż Żelazny za kampanię wrześniową. Był w pierwszej dywizji pancernej, był tam oficerem. To jest oddzielna sprawa oczywiście, co akurat ta dywizja robiła w czasie kampanii wrześniowej, natomiast no, tak jak mówiliśmy, nikt tutaj nigdy nie udowodnił akurat temu niemieckiemu żołnierzowi, że bezpośrednio sam uczestniczył w zbrodniach wojennych. Pytanie co do tego, czy powinniśmy się dziwić, że niemieckie elity wywodzą się od ludzi, którzy służyli w II wojnie światowej? Nie, nie powinniśmy mieć co do tego żadnych złudzeń. Tak po prostu jest. Tutaj przypomnijmy sobie, nie wiem, no tak ważne postacie niemieckiej sceny politycznej, jak powszechnie szanowany prezydent kiedyś Republiki Federalnej Niemiec, pan Richard von Weizsäcker, którego ojciec był po prostu zbrodniarzem wojennym, a ta rodzina była w Niemczech ogromnie szanowana. Sam pan prezydent pod koniec swojego życia określany był jako autorytet moralny. No to jest ten niemiecki problem, od którego uciec się nie da. Uciec się nie da i chyba troszeczkę powinniśmy więcej na ten temat powiedzieć dzisiaj tak skrótowo. Ja bym chciała nawiązać przede wszystkim do roku 2012, kiedy w samych Niemczech na wniosek, uwaga, posła postkomunistycznej Linke, pana Jana Korte, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec zrobiło taki audyt niemieckich polityków, którzy
w tych pierwszych latach Republiki Federalnej Niemiec pełnili wysokie funkcje właśnie polityczne, partyjne, a którzy to politycy należeli do NSDAP i działali w III Rzeszy bardzo, bardzo aktywnie. I okazało się w 2012 roku, że 27 niemieckich polityków po 1945 roku brało czynny udział w polityce i tutaj pojawia się jeden kanclerz Niemiec, czyli Kurt Georg Kissinger, i pojawiło się 26 ministrów federalnych. I to byli politycy, którzy częściowo od 1933 roku byli członkami NSDAP. I to byli zarówno chadecy, jak i politycy SPD. Wśród nich na przykład były minister spraw zagranicznych Gerhard Schröder, nie mylić oczywiście, proszę, tutaj z celebrytą Gerhardem Schröderem od Nord Streamu. Był też Richard Jäger, Richard Stückeln, Friedrich Zimmermann i bardzo, bardzo wiele innych postaci. Na przykład w rządzie też Willego Brandta, który jest uważany za takiego ojca Ostpolitik, za tego polityka, którego w Niemczech zwykło się nazywać nawet niemieckim Kennedy. Byli politycy, którzy należeli do NSDAP, tacy jak Horst Emke czy Herbert Ehrenberg, Kurt Schiller. Troszeczkę tych polityków tam się przewinęło. Co do liberałów, czyli FDP, to tam takim najbardziej prominentnym przykładem jest oczywiście Hans-Dietrich Genscher i Walter Schell. I cóż, no, Niemcy do dzisiaj może nie walczą, to jest za dużo powiedziane, ale przeprowadzają tak zwane audyty wewnętrzne w swoich ministerstwach i w różnych instytucjach, które są uważane również za instytucje zaufania publicznego. I co jakiś czas ukazują się raporty, które bardzo dokładnie wyliczają, ilu czołowych polityków, urzędników, prawników, prokuratorów i tak dalej należało do NSDAP i brało udział w tej zbrodniczej machinie III Rzeszy. Ja tylko tak wspomnę, że w 2016 roku, to jest jeden z raportów, 10 października 2016 roku ukazało się tak zwane Akta Rosenburg. To był raport Niezależnej Komisji Ministerstwa Sprawiedliwości. I ten raport poświęcono badaniom nad ścieżkami karier nazistowskich prawników w resorcie sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemiec. Ja pamiętam, że wtedy akurat dosyć intensywnie zajmowałam się i samym raportem i udało mi się też porozmawiać z kilkoma osobami, które trochę na ten temat ciekawych rzeczy powiedziały. I zacytuję tylko taki króciutki taki biogram jednej z osób, która została wtedy objęta tym raportem. Pan nazywał się Hans Gawlik, urodził się w 1904 roku, zmarł w 1968 i w latach 1942-1945 był prokuratorem Sądu Specjalnego Breslau, tak, wtedy członkiem NSDAP, następnie obrońcą SS-manów w procesach norymberskich, a w demokratycznych Niemczech ważną personą w MSZ-cie i Ministerstwie Sprawiedliwości. I to pan Gawlik, stojąc na czele specjalnej komórki, troszczył się o zbrodniarzy wojennych pozostających poza granicami Republiki Federalnej Niemiec, organizując im na przykład opiekę prawną lub ostrzegając na czas przed grożącym im aresztowaniem. Tacy ludzie tworzyli, między innymi tacy ludzie tworzyli powojenny porządek prawny w Niemczech, dbali też o to, żeby ogłaszano amnestię i żeby zbrodniarze nazistowcy nie ponosili odpowiedzialności za swoje czyny. Więc powiemy może w ten sposób. Teraz, kiedy ja przynajmniej odniosłam takie wrażenie, nie wiem jak pan redaktor Opaliński, ale odniosłam wrażenie, że jakieś straszne zdziwienie tutaj na Polskę spadło, że w ogóle niemiecki polityk czy niemiecki dyplomata może mieć jakąś taką przeszłość, która niekoniecznie nam się podoba. Trzeba pamiętać, że pewne rodziny, pewne klany to są ludzie, którzy kontynuują tradycje rodzinne, mówię teraz
o dyplomacji, czy o w ogóle udziale w polityce od wielu, wielu pokoleń, a Niemcy ze swoją przeszłością nie są państwem tutaj czystym, dlatego może mniej tych zdziwień, a więcej może się interesować trzeba czasem. Przeczytaj coś. No właśnie, rzeczowy stosunek do Niemców jako do rzeczowego, kiedyś przynajmniej, bo nie wiem jak to jest teraz po rewolucji lewicowej w zachodnim świecie, ale rzeczowy stosunek do Niemców jest chyba właściwą postawą. Tutaj dla oddania pewnej sprawiedliwości powiedzmy, no, że obok tutaj tego ojca, który pełnił służbę składając raporty Führerowi, inny krewny był jednym z tych oficerów, którzy byli zaangażowani w spisek Stauffenberga. Nie będziemy teraz wchodzić tutaj tą całą dyskusję, na ile Stauffenberg akurat z polskiego punktu widzenia jest postacią godną wynoszenia na ołtarza, ale w każdym razie miał też w rodzinie takie osoby, które w jakiś tam sposób sprzeciwiały się. Warto o tym zapamiętać. Jeszcze jedna taka uwaga, że to są oczywiście akurat przykład tutaj ojca pana ambasadora, później generała Bundeswehry, to jest przykład tych elit, które płynnie przeprowadziły zachodnie Niemcy, a później w ogóle Niemcy z powrotem do świata zachodniego, z powrotem do związków NATO, a te arystokratyczne parantele tutaj też miały jakieś swoje znaczenie. Przypomnijmy, że pan generał był również członkiem zakonu Baliwatu Brandenburskiego. Ciekawa sprawa, Baliwat Brandenburski to jest luterańska odmiana kawalerów maltańskich. No tak to bywa z tą niemiecką arystokracją. Ale było jeszcze tutaj drugie takie zdanie, które często było powtarzane przy tych kontrowersjach wokół nowego ambasadora Niemiec i też chyba wynikało z pewnego jednak niezrozumienia. Mianowicie mówiono, że tutaj on jest... był zastępcą szefa wywiadu i że to jest coś nadzwyczajnego. Otóż chciałem powiedzieć, że to nie jest nic nadzwyczajnego, bo jak patrzę sobie na kolejnych zastępców szefów BND, którzy właśnie na tym stanowisku pracował pan Arndt Freitag von Loringhoven, zanim przeszedł do służby bezpośrednio w wywiadzie NATO, notabene, to jak patrzę się tutaj na te biografie, no to jest na przykład ktoś, kto był później ambasadorem w Moskwie, ktoś, kto był ambasadorem w Iranie, ktoś, kto pracował w ambasadzie w Waszyngtonie. To po prostu tak jest, że te stanowiska w niemieckich służbach specjalnych, one łączą się dość płynnie z pracą w niemieckiej dyplomacji, więc fakt, że ambasador w Warszawie też pracował w niemieckim wywiadzie, nie jest chyba tutaj jakimś dowodem, że szczególnie chce się akurat Polskę traktować inaczej, tylko że po prostu to jest właśnie ta niemiecka klasa polityczna, zresztą bardzo często o arystokratycznych korzeniach, bardzo często gdzieś tam w rodzinie jest ktoś, kto w czasie II wojny światowej zachowywał się tak jak większość Niemców, natomiast no, łączy ich praca dla niemieckiej racji stanu, tak jak ją oczywiście pojmują i powinniśmy się go świadomić. Tak, a jak ktoś jest zainteresowany jeszcze takimi powiedzmy kwestiami dyplomacji na styku Niemcy i inne państwa, to serdecznie też polecam historię z pierwszym ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec w Izraelu, bo to też jest bardzo, bardzo ciekawa historia. I na zakończenie, ponieważ lubimy polecać książki, pani w swoich artykułach o tych aktach Rotenburga wspomniała o tej książce, ona jest też przetłumaczona na język polski. Panowie Konce, Frey i Zimmermann napisali książkę Urząd Niemieccy Dyplomaci w III Rzeszy i w RFN. To akurat nie jest o sprawie Ministerstwa Sprawiedliwości, tylko Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale pokazuje jak to wyglądało, jak realnie wyglądała denazyfikacja i jak tworzyły się elity Niemiec demokratycznych. Tak, tak. Urząd to jest z kolei książka, która powstała po audycie właśnie w MSZ-cie za czasów Joszki Fischera. Joszka Fischer już odszedł od polityki, przynajmniej oficjalnie odszedł i zajął się PR-em, ale faktycznie on był tym ministrem, który rozpoczął ten audyt dotyczący fasadowej denazyfikacji właśnie w niemieckim MSZ-cie i książka jest też godna polecenia jak najbardziej. To jest podcast Berliński Espresso. Chwila przerwy. Witamy w strefie wolnego słowa. To jest podcast Berlińskie Espresso. Wracamy po krótkiej przerwie. Wracamy do rozmowy o sprawach niemieckich, polsko-niemieckich. Patrzymy sobie na niemiecką prasę. Tagesspiegel tym razem wzięliśmy sobie tutaj
na warsztat i taka jest historia, chciałem powiedzieć, że ona jest zabawna, ale za każdym razem można o dzisiejszych historiach dzisiejszego świata mówić, że są zabawne, więc może nie będę już nadużywał akurat tego słowa. Niemiecka armia ma problemy, nie wiem z czym, z poprawnością polityczną, z feminizmem, no z czymś ma problemy. Znaczy, niemiecka armia ma wiele problemów, to wiemy od lat i już za kadencji pani Ursuli von der Leyen, dzisiejszej szefowej Komisji Europejskiej, a dzisiaj Annegret Kramp-Karrenbauer przejęła pałeczkę po von der Leyen i ona się męczy z Bundeswehrą. I problemy są różnej jakości, różnego rodzaju, ale ten, z którym Bundeswehra mierzy się w ostatnim czasie, no wydaje się takim problemem dość wydumanym, a nawet chyba jak najbardziej jest. O co chodzi? Chodzi o zmianę języka w Bundeswehrze, żeby panie, które są w armii, poczuły się na miejscu nie jako jakieś ciało obce, tylko jako pełnoprawne członkinie Bundeswehry. Więc postanowiono te panie uszczęśliwić za pomocą nazw, które sfeminizowano. Po niemiecku to się nazywa gendern, czyli to jest takie określenie na zmianę tego języka na modłę politycznej poprawności. I co się dzieje? Będzie pani podpułkowniczka na przykład. Znaczy podpułkowniczka, bo było pani podpułkownik, pani pułkownik, pani generał i tak dalej. Teraz to słowo pani, czyli frau, zostanie usunięte i zostanie zastąpione takim już pełnoprawnym terminem określającym tytuł, znaczy stopień wojskowy, tak? I tutaj, co ciekawe, politycy są za tym, wielu polityków jest za tym, ale przeważnie są za tym mężczyźni, natomiast same kobiety, które należą do niemieckiej armii, są tym przerażone, mam wrażenie, bo jak tutaj czytam komentarze w prasie niemieckiej, to spotykam się z takimi reakcjami, które absolutnie nie pozwalają tutaj wysnuć wniosków, że panie są przeszczęśliwe z tych zmian. No tak, wydawało się, jak pani von der Leyen poszła sobie do Komisji Europejskiej, że jej następczyni, pani Annegret Kramp-Karrenbauer, tutaj trochę będzie się wykazywać takim zdrowym niemieckim rozsądkiem. Nie wiem, czy coś takiego jeszcze istnieje. Nawet z jej wypowiedzi niektórych z różnych żartów, które mówiła, wynikało, że ma taki ambiwalentny stosunek do poprawności politycznej i że nie będzie swojej energii kierować na to, żeby z pań podpułkownik robić, nie wiem, podpułkowniczki czy podpułkowniki. Nie wiem, nie chcę nawet myśleć, jak ktoś to na język polski kiedyś przetłumaczy. To znaczy, tak na pewno miało być. Zresztą Annegret Kramp-Karrenbauer to nie jest taka tego typu kobieta, która wchodzi do armii i próbuje ją sfeminizować na siłę. Ta armia i tak ma spory udział kobiet. Ja przypomnę tylko, że w Niemczech od roku 2000, czyli w zasadzie od 20 lat, kobiety mogą pełnić czynną służbę wojskową. Troszeczkę z tym Niemcy mieli problemów już od lat 80. Postulowano, żeby kobiety mogły być w armii, ale jakoś ten pomysł się nie przyjmował. Natomiast fakt, że one należą do tego towarzystwa, które kojarzy się jednak z towarzystwem absolutnie męskim, spowodował, jak widać, szereg zmian, szereg różnych problemów, ale i wypączkowało przy tej okazji wiele analiz, nawet mam przed sobą ciekawą pracę, zdaje się tak, magisterską, dotyczącą właśnie języka w armii i tego, że należy właśnie ten język naginać na potrzeby szacunku do kobiet. Tylko powstaje kolejne pytanie, jak na przykład zamierzają Niemcy w Bundeswehrze tytułować osoby na przykład transseksualne albo różnego rodzaju ludzi, którzy nie czują się albo kobietą, albo mężczyzną, albo mają jeszcze inne wyobrażenie o sobie. I chciałam tylko zacytować taką wypowiedź, która dotyczy właśnie tego, jak kobiety w armii podchodzą do zmiany języka, która niby ma być dla nich takim ukłonem w ich stronę. I one tutaj mówią coś takiego, że wolałybyśmy więcej
umundurowania, więcej na przykład takiej odzieży, która pasowałaby, która byłaby w naszym rozmiarze, tak mówiąc tak najprościej, ponieważ z tym jest największy problem. Ja tylko pamiętam, że kilka lat temu Niemcy mieli problem z kolei ze swoimi czołgami, ponieważ musieli je przystosować tak, żeby w czołgu zmieściła się i komfortowo mogła usiąść kobieta w ciąży, która jest kobietą, żołnierzem. Więc tego typu problemy tutaj mamy w Bundeswehrze. Ja chyba jestem bardzo starym człowiekiem, ale czy nie powinno być tak, że kobieta w ciąży po prostu nie ładuje się do czołgu? Dobrze, ona nie musi ładować się do czołgu, ale ona musi mieć prawo władować się do czołgu, kiedy ma na to ochotę, proszę pana. Tak to wygląda. Dobrze, życzymy Niemcom w takim razie, żeby nikt im w najbliższym czasie nie wypowiadał żadnej wojny. To jest po pierwsze, a po drugie to jednak jest optymistyczne, że właśnie wśród kobiet pojawiają się takich zwłaszcza czynnych zawodowo głosy rozsądku. Tak, to są bardzo trzeźwe panie, tak. Tak, to też mnie to jakoś tak pociesza. Dobrze, tymczasem trwa najdłuższa walka nowożytnej Europy, czyli walka z klimatem i o klimat. I tu zdaje się, Niemcy mają nieustająco jakieś nowe pomysły. To są oczywiście też pomysły europejskie. Właśnie czytam, że pani Ursula von der Leyen zapowiedziała dalszą walkę z ociepleniem klimatu. Do 2030 roku emisje miałyby zostać ograniczone nie o 40%, a o 55%. To coraz bardziej przypomina jakąś taką stalinowską walkę o normę. Ale już mówiąc całkiem serio, czy jakieś nowe wypowiedzi ostatnio się pokazały? Tak, pojawiła się przede wszystkim wypowiedź pana Altmaiera, ministra gospodarki federalnego. I Altmaier powiedział, że ochrona klimatu jest najważniejsza. Jest ważniejsza niż cokolwiek innego w polityce. I on postuluje ustanowienie takiej karty ochrony klimatu. I ta karta miałaby obowiązywać niezależnie od zmiany rządu, od postanowień kolejnych koalicji rządowych i tak dalej. Czyli Altmaier, który jest członkiem CDU, jest uważany za takiego zaufanego człowieka Angeli Merkel, podobno wystąpił przed szereg. Podobno nie konsultował tego swojego pomysłu z członkami własnej partii. Nawet tutaj w Tagesspiegelu pojawia się taka sugestia, że być może nawet Angela Merkel nie była wtajemniczona w tą woltę Altmaiera. Nie wiem, ja tutaj nie ufam takim samotnym wilkom, jeżeli chodzi o partie polityczne w Niemczech, bo tam jednak wszystko jest dosyć mocno omówione zawsze i pani kanclerz Angela Merkel to jest zazwyczaj ta osoba, która nadaje ton, a nie ta, która dowiaduje się ostatnia, ale już mniejsza o to. Ja chciałam tylko podkreślić to, co, uwaga, podkreśliłam w gazecie. Gazeta się przed chwilą trochę podarła. I okazuje się, że Niemcy to jest to państwo, które według banku HSBC to jest to państwo, które najbardziej skorzysta na wszystkich tych zmianach dążących do poprawy jakości klimatu, ochrony klimatu i tak dalej. Ponieważ Niemcy dysponują wysoce rozwiniętą technologią, mają firmy, które produkują te wszystkie maszyny, nie maszyny, wiatraki i tak dalej. I po prostu są tym państwem, które finansowo na tym skorzysta. Z drugiej strony jest ten przemysł motoryzacyjny, taki przemysł flagowy, ale tutaj też jest taka informacja, że jednak niemiecki przemysł motoryzacyjny coraz bardziej się dostosowuje też do tych wymogów, na przykład elektromobilności, obniża poziom CO2 i tak dalej. Więc zakładam, że jeżeli niemiecki minister gospodarki proponuje pewne rozwiązania, które teoretycznie mogłyby w jakimś sensie zaszkodzić niemieckiej gospodarce, to jest wręcz odwrotnie. A przy okazji, po pierwsze jednak zwróćmy uwagę, że kilkakrotnie pan Altmaier wypowiadał się nie tylko jako minister, ale trochę jako taki rzecznik niemieckich kół gospodarczych. Ostatnio, kiedy na przykład pojawiły się te pełne oburzenia głosy, że tutaj coś trzeba zrobić, jakieś sankcje na Rosję, że Nord Stream to może niekoniecznie, to on wystąpił z taką opinią, że no tak, tak, oczywiście sankcje są bardzo ważne i demokracja i w ogóle, ale te sankcje to muszą odnieść jakiś skutek, a tak to one pewne żadnego skutku nie odniosą. Też były zresztą jego
padły różne ciekawe wypowiedzi, jeśli chodzi o sprawy chińskie. Przedtem, jeśli chodzi o Nord Stream, że tutaj trzeba jakoś się z Amerykanami dogadać. Wydaje się, że to jest po prostu rzecznik tych niemieckich kół elit gospodarczych, które przede wszystkim patrzą na, długofalowo na sprawy interesu finansowego. Ja bym jeszcze dodała jeszcze tutaj kwestię reparacji i żądań reparacji ze strony Polski, ponieważ dwa lata temu, kiedy była taka najbardziej burzliwa dyskusja o reparacjach, to na łamach pewnego tabloidu w Polsce już następnego dnia jeszcze nie zdążyło się na dobre rozpalić, a już minister Altmaier zapowiadał, że Niemcy uważają sprawę za zamkniętą, więc na pewno to jest polityk od spraw wszelakich, ważnych, kluczowych dla Niemiec i tak bym na niego patrzyła. A przy okazji, przepraszam, czy nie jest tak, że ta wypowiedź właśnie o tym, że tutaj klimat jest najważniejszy ponad wszystko i tak dalej, nie jest też, tak jak piszą w gazecie, pewnym przygotowaniem do przyszłej ewentualnej koalicji czarno-zielonej? Tak przynajmniej twierdzą politycy FDP. Znaczy, politycy FDP są bardzo znerwicowani ostatnio, ponieważ ważą się ich losy ewentualnej koalicji z SDP. To jest jeden z wariantów, moim zdaniem raczej mało prawdopodobny, ale na pewno są dwie możliwości. Albo CDU stara się flirtować tymi zielonymi postulatami z Partią Zielonych i już przygotowywać grunt pod możliwą koalicję po wyborach na jesieni 2021 roku, mówię o wyborach do Bundestagu. Albo po prostu podbiera tematy, które są typowymi tematami środowiska zielonych, chcąc odebrać im również część elektoratu. To nie są jakieś takie opcje, które stoją ze sobą w sprzeczności. Wszystko się okaże po wyborach do Bundestagu, jak ruszą te wszystkie rozmowy koalicyjne i zobaczymy, kto najwięcej na tym zyskał. Ale faktycznie ta wypowiedź Altmaiera jest odbierana też w kręgach politycznych jako coś niestosownego i nawet sami komentatorzy niemieccy twierdzą, że na tej wolcie CDU za wiele nie może ugrać, ponieważ robi sobie tylko wrogów, przynajmniej na tym etapie jeszcze, na którym jesteśmy we wrześniu 2020 roku. Na rok przed wyborami, tak. Którekolwiek literki nie będą wchodzić w skład tej przyszłej koalicji, to dbałość o interesy gospodarcze wielkich niemieckich koncernów na pewno się nie zmieni. Może będzie w kolorze zielonym. A my, proszę Państwa, teraz zajmiemy się, jak to mówiono o socjalizmie, że zwalcza problemy, które sam bohatersko tworzy. To teraz zajmiemy się bohaterskimi problemami niemieckiego państwa socjalnego, żeby trochę było wesoło. Wesoło. Strasznie wesoło, tak. W niemieckim takim ośrodku dla osób bezdomnych okazało się, że bezdomni podjeżdżają pod ośrodek takimi sporymi, dobrymi autami, na przykład BMW i Porsche. Porsche też tam było. I wysiadają z tych samochodów i wchodzą do ośrodków, a później sobie w tych ośrodkach śpią i korzystają z uroków niemieckiego państwa socjalnego. No ładnie, a kim są ci bezdomni? Coś wiemy? Znaczy tutaj bardzo tak tajemniczo mówi się o obywatelach z Europy Wschodniej. Dodano, że jedna z tablic rejestracyjnych takiego luksusowego samochodu była tablicą rumuńską, więc na razie tylko tyle. Natomiast pojawia się taki komentarz jednego z polityków lokalnych berlińskich, że ludzie, którzy pomagają osobom bezdomnym, czują się teraz takie dosyć bezradne i wystrychnięte. Na dudka, można powiedzieć, ponieważ zazwyczaj to mają rowery. Zacznijmy od tego. Jest zielono. Zresztą wracając do pana Altmaiera tutaj, W jednym z artykułów prasowych pojawia się sugestia, że środowisko się zmieni tylko wtedy, kiedy ludzie zaczną inaczej je traktować, czyli przesiądą się z samochodów na rowery i wszystko będzie dobrze. Więc Niemcy przesiadają się na te rowery już od wielu, wielu lat i w niemieckich miastach bardzo dużo jest rowerzystów. Natomiast tutaj osoby, które pobierają jakieś niemałe pieniądze od niemieckiego państwa socjalnego,
rozbijają się, mówiąc tak, już bardzo potocznie, luksusowymi samochodami po tym Berlinie i Berlińczykom to się nie podoba. No dobrze, ale to skoro to są rumuńskie rejestracje... Na razie jedna rumuńska rejestracja, panie redaktorze. A jedna tylko rumuńska rejestracja. Jedna rumuńska rejestracja, ale śledztwo trwa. Problem polega na tym, że te wszystkie instytucje, które opiekują się osobami bezdomnymi, one nie mogą sprawdzić danych w archiwach. Nie wiem, nazwisk, adresów, bo adresem jest adres na przykład berliński w ośrodku dla osób bezdomnych. I tutaj pojawia się takie podejrzenie, że te osoby potrzebowały adresu, żeby pobierać pieniądze. Pieniądze na dzieci, na ubrania zimowe, bo to są osoby bez adresów, które przyjeżdżają, potrzebują meldunku. W Niemczech bez meldunku nic się nie załatwi. Wiadomo, zresztą większość państw świata tak działa, więc najpierw potrzebny jest meldunek, a że przy okazji przyjeżdża się do miejsca zameldowania bardzo dobrym samochodem, zdarza się. Ja zupełnie bez związku chciałem tylko powiedzieć, że kiedyś śpiewano, że dziś prawdziwych cyganów już nie ma. Skończmy już berlińskie espresso. No nie, na zakończenie powiemy coś o książkach, proszę Państwa. Proszę Państwa, musimy się pochwalić, bo przyszły książki. Znaczy, to ja powiem najpierw o książce, która właśnie do nas dotarła. To jest najnowsza książka Tilosa Racina, czyli tego człowieka, który został niedawno wykluczony z SPD za to, że tezy, które stawia, są absolutnie nie do pogodzenia z duchem socjaldemokratycznym, tak twierdzi partia SPD. I Tilo Sarrazin w swoim stylu napisał kolejną książkę dotyczącą Niemiec jako państwa, które nie radzi sobie. Nie radzi sobie tym razem znowu z napływem imigrantów, z ludźmi obcymi kulturowo i tak dalej. Książka nosi tytuł Der Staat an seinen Grenzen, czyli państwo na swoich doprowadzone do granicy, ale w sensie takiej granicy wytrzymałości. I tutaj mamy jeszcze kontynuację tego tytułu Über Wirkung von Einwanderung in Geschichte und Gegenwart, czyli o takim znaczeniu, o działaniu imigracji w historii i na tą teraźniejszość niemiecką, na współczesność. Książka jest, jak zawsze, te Sarrazinowe dosyć gruba, ogromny tytuł, ogromna czcionka. I oczywiście kolejny skandal. Ja myślę, że to już nie będzie skandal porównywalny z tym, który obserwowaliśmy przy okazji wydania jego pierwszej książki w 2010 roku. Zdaje się powyrzucane łącznie z partią socjaldemokratyczną, więc już... Ale gdziekolwiek on się pojawia, to zaraz przychodzą ludzie, którzy demonstrują w obronie multikulti. Więc ten Sarrazin jest naprawdę znienawidzony w różnych środowiskach. A ja tak sobie pomyślałam, że on po prostu całkiem dobrze na pewno żyje ze sprzedaży tych książek, bo one się świetnie sprzedają i mimo, że są takie znienawidzone przez mainstream i również przez takie właśnie media głównego nurtu, które uważają, że te książki są fatalnie udokumentowane, że to są książki, którymi ten autor tylko sobie jakoś tak kolejne sensacje doprawia do swojej biografii, to jednak te książki są bardzo mocno promowane i zazwyczaj lądują gdzieś na pierwszym, drugim, trzecim miejscu list bestsellerów. Więc wróżę tej książce dobre tutaj zasięgi, ale nie wydaje mi się, żeby to było coś rewolucyjnego w porównaniu z tym, co on wydał do tej pory. To już czwarta książka z takiej serii. Omówimy sobie książeczkę przy okazji następnego może podcastu. I jeszcze jedna książka po polsku, tym razem o długim naukowym tytule. Autorem jest profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk z Poznania, z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, specjalista od dziejów Francji i Niemiec, też autor niestroniący od bieżącej publicystyki, ale tu mamy książkę jak najbardziej naukową, wydaną przez Narodowe Centrum Kultury, Długi Kulturkampf. Pruskie i niemieckie wojny kulturowe przeciw Polsce w latach 1795-1918. To jest w ogóle seria zainicjowana przez Narodowe Centrum Kultury. To jest druga publikacja w tej serii. Poprzednią była książka pana Jacka Kordela W poszukiwaniu nowożytnych wyobrażeń o Rzeczypospolitej i jej mieszkańcach. Jak tutaj mówią inicjatorzy, to jest
seria poświęcona świadomym zabiegom dyfamacyjnym przeciwko Polsce prowadzonym przez państwa ościenne. Nie wiem, czy trzeba koniecznie tworzyć jakiś taki nowo modny tutaj przymiotnik, jak dyfamacyjny, ale wiadomo, o co chodzi. Książka mówi, w jaki sposób Niemcy czynnie tworzyli pewne stereotypy na temat Polski. Przybliża działania państwa pruskiego, których celem było zneutralizowanie polskiego przekazu kulturowego i utrwalenie wizerunku Rzeczypospolitej jako kraju bez historii, społecznie i gospodarczo zapóźnionego. Jej podział przedstawiano jako dziejową konieczność, zaś trwałe wcielenie do Prus, a następnie Rzeszy jako szansę na rozwój cywilizacyjny. No i tutaj profesor Kucharczyk pokazuje, że to była pewna świadoma działalność elit niemieckich przez całe to długie XIX stulecie, która miała z jednej strony znaleźć takie historiozoficzne i filozoficzne uzasadnienie dla niemieckiej ekspansji na wschód, dla niemieckiej, jak to oni mówili, pracy kulturowej czy też kulturalnej na wschodzie, no i równocześnie utrwalała stereotypy o Polakach i szerzej też w ogóle o narodach słowiańskich, ale tutaj Polacy byli tym głównym przeciwnikiem, jako takich ludziach, którzy po prostu no, nadają się do tego, żeby ich wychować, sami nie są zdolni do stworzenia państwa, muszą być prowadzeni przez mądrych Niemców. I to tak od czasów zaborów do czasu pierwszej, rozbiorów do czasu pierwszej wojny światowej. Profesor Kucharczyk pokazuje jako pewien taki proces ciągłego dążenia do protekcji nad Polakami. Książka chyba też jest ważna dlatego, bo to jest publikacja, która właśnie pokazuje to długie trwanie. I oczywiście, że XIX wiek jest też pełen takich elementów przyjaźni polsko-niemieckich. Są wspominane do dzisiaj takie momenty, jak na przykład, nie wiem, witanie polskich powstańców listopadowych przez Niemców, jak takie różne wśród elit niemieckich istniejące propolskie sentymenty, ale właśnie trzeba to widzieć w pewnym szerszym procesie. Tutaj łączyły się pewne dawne niemieckie stereotypy, jeszcze sięgające czasów bardzo głęboko historycznych, po prostu z racją stanu. Najpierw Prusa polskie, potem Rzeszy niemieckiej. Jest to istotne też w tym kontekście, dlatego że w różnych takich pracach, które traktują na przykład o sytuacji przed II wojną światową, autorzy na siłę naciągają rzeczywistość, chcą pokazać, że Niemcy byli bardzo propolscy, że właściwie to prawie że polska wina, że nie doszło do jakiegoś polsko-niemieckiego tutaj kompromisu przed II wojną światową. Nie będziemy się teraz tymi pracami zajmować. Chodzi o to, że no to jest pewna odpowiedź, bo ona pokazuje, że pewne rzeczy po prostu kształtowały się przez dziesięciolecia, żeby nie powiedzieć przez stulecia, i trzeba widzieć pewne rzeczy w całości, a nie tylko w części, w dodatku w części wyciąganej na potrzeby bieżącej i raczej marnej publicystyki. Tak, i tutaj zakończymy. Redaktor Antoni Opaliński i redaktorka. Redaktora ja, może. Albo redaktora. Ja się czuję tutaj jednak, jestem zainspirowana po prostu tym, co się dzieje w Bundeswehrze, i dzisiaj jako redaktora kończę. A ja nawet nie wiem, czy po polsku to będzie podpułkowniczka, czy podpułkownika, ale może nie będziemy musieli na to pytanie odpowiadać. Trzeba się zastanowić i może udzieli pan odpowiedzi w następnym odcinku. Może. To było Berliński Espresso. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.